Witajcie! Słuchajcie, chłopaki, po prostu ja sobie poszedłem do domu normalnie, bo ciemno jak... O, tak ciemno. A chłopaki sobie tu postanowili coś podłubać. I patrzcie, wywaliło olej, nie wiem czy widzę... Aha, bo ja wziąłem sobie taką latarkę specjalnie, bo po mnie zadzwonili. O, patrzcie, tu była popuszczona ta rurka. Też tego nie wiedzieliśmy, no bo skąd mieliśmy wiedzieć? Pod prądnicą. Pod prądnicą, tutaj, ta o, na górze. No i słuchajcie, zmienili rozrusznik na swój, dali szybko obrotowy. Tu się akumulator ładuje. No i mówią, przyjeżdżaj, będziemy odpalać. No to mówię, no to jadę. No, tu poza, wyjęli termostat, bo widzieliście, że ja założyłem. Pozatykali rurki i tak dalej. Tu zbiornik paliwa zrobiony, bo to dziadostwo trzeba zmyć, umyć, wyprać i tak dalej, żeby, bo to tam nie ma co ruszać. Aha, tu jeszcze widzę coś poprawiane z pompą było. Aha. Odpalimy. Trochę oleju wywaliło przez to kręcenie rozrusznikiem, no ale zobaczymy za chwilę, co to będzie się działo. Zobaczymy za chwilę. No, pierwsza próba odpalania. Uwaga. Ohoho, gada, słuchaj ta. Chodzi. Słuchajcie, ciągnik można śmiało powiedzieć przywrócony do życia. Nie wiadomo ile stał, co robił, ale pracuje pięknie. Idzie oliwa. Idzie oliwa, tak, to jest najważniejsze. Pompa zrobiona, tu się wszystko pięknie dzieje, tutaj, czekaj tam za świecę, nie cieknie, przykręcone, wszystko dobrze, wody trzeba dolać. Dobra, możemy go zgasić, żeby go nie męczyć. Ale pracuje normalnie melodia. Teraz się trochę zagrzał, ma już jeden. Oj, chyba on będzie się nadawał rzeczywiście do remontu, albo przynajmniej, no zobaczymy co i jak. Najważniejsze, że żyje. Jak macie jakieś sugestie, to piszcie. Bo ciśnienie to z ciśnieniem słabiutko. O, tu jest kolektor wodny dziurawy. To już wiadomo, do wymiany będzie. To ja go, ale tak, to mówiłem właśnie, że on będzie taki, że trzeba będzie go wymienić, bo on tu jest, ale tu ma dziurę. To go wymienimy. No najważniejsze, że chodzi bardzo ładnie. Spodziewałem się, że będzie tak elegancko chodził. Nic nie stuka. Pięknie chodzi. Dobra, trzeba zgasić, żeby się nie zagotował. No tak, ale zaraz ta woda będzie... A musi tu palec. Żeby nie będzie. Teraz mamy jeden. Spadło ciśnienie. Nie wiem, czy
ładnie, wszystko jest okej. Okay. No pięknie, słuchajcie. Odcinek specjalny. Także bardzo chciałem, żeby był odpalony przed moim wyjazdem. No i się udało. Na strzała pali. No właśnie chcę zobaczyć. No pięknie, na dotyk pali. No i teraz wzrosło do dwóch. Nie wiem czemu, nie wiem o co tu chodzi. Nawet ponad dwa lekko. Teraz lekko spadło. Nie wiem, wy się znacie na tym, to mówcie o co tu chodzi. Dla mnie najważniejsze jest to, że żyje. Tu jeszcze była kwestia rzeczywiście tego paliwa. Tu jak widzicie baniak z tą świeżą ropą. Tam jest taki syf, że to po prostu tragedia jest. Będziemy ściągali i płukali go, tak jak mówiłem. Silnik pięknie gada. Wszystkie zawory tutaj są, widzicie, przesmarowane. Pompa sprawdziła się, ta nowa polska, która założona. Co jeszcze? Tu słuchajcie, ten plasticzek od tego gazu tutaj, co jest. On jest taki po prostu twardy, że po prostu pęka, ale słuchajcie, jak to mówi? Jak to się mówi? Taśma klejąca trytki i coś tam, substancja, załatwia całą sprawę. I będzie wszystko chodzić i działać. Także to jest to. Mówię substancja, żeby nie reklamować żadnego produktu, żeby nie było. Ale słuchajcie, dojdziemy jeszcze do ładu z tym wskaźnikiem. Być może ciśnieniomierz mi wariuje. Albo tu jest jeszcze kwestia... No nie wiem, zobaczymy. Założymy tutaj pokrywy. Bo tu jeszcze jutro pojadę do Agromy i kupię tutaj te cienkie podkładki. Bo tu, zobaczcie, tu jest równo z tym gwintem, bo nie ma podkładki pod spodem sprężynki, ale tutaj ten gwint za mocno wystaje i teraz kwestia tego, czy oni zrobili dłuższe śruby, czy po prostu te szpilki są za płytko wkręcone, ale wątpię w to. Jednakowoż nie da się teraz tych czapek założyć tutaj, to jest to. No i tyle w każdym razie. Rozrusznik, nie wiem, będę sprawdzał go jeszcze może. Rozruszniki parę razy w życiu rozbierałem, więc spróbuję go sam rozebrać, jeżeli będę miał czas. A jeżeli nie, no to dam go do zrobienia, bo tam pewnie trzeba szczotki wymienić albo co, ja nie wiem. Zwykle tam nie ma dużo roboty przy rozruszniku. No to tyle. Najważniejsze, że żyję, słuchajcie. No i odcinek specjalny. Myślę, że wam się podoba. Odżył, tak. Jutro idzie, mam nadzieję, że jutro zdążymy z czasem, bo ten czas, kurczę, blady, jak wiecie, jak jest z czasem. To trzeba to trzeba tamto. I nigdy na nic czasu nie ma, ale może się go jutro uda wyprać. No i zdjąć zbiornik, też go wyprać, bo to jest podstawa. Tam po prostu żadna ropa więcej nie trafi do tego zbiornika w takim stanie. No i tyle, no. Także gada, wspaniale, cieszę się i na zakończenie jeszcze raz go odpalimy. Zobaczymy jak świeci. Chodź tam chłopaki. Tylko go odpalimy i zgasimy. Bo jest woda wylana, także słuchajcie, tylko żeby go złapać. Pięknie chodzi, także śmiało można powiedzieć, próba przywrócenia do życia 60-tki zakończyła się powodzeniem. Żyje!
Także to tyle na dzisiaj, krótki filmik, ale jakże fantastyczny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!